Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Już teraz czas na kolejnego gościa, a jest nim nasz korespondent na Ukrainie, Witold Newelicz. Dzień dobry, witam Cię Witku. Witam serdecznie, witam wszystkich naszych telewizorów. Tak jak widzą Państwo na załączonym obrazku i także na podpisie, Witku, przebywasz obecnie w Mikołajewie i powiedziałeś, że to miasto zupełnie się zmieniło. Nie przypomina już tego miasta, w którym byłeś 3 miesiące temu. Powiedz, jak obecnie wygląda życie w mieście? To znaczy, tu za mną stoi pomnik patrona tego miasta, świętego Mikołaja. Nie wiem, czy to wyraźnie widać. On 3 miesiące temu, w czasie, gdy tutaj ataki rakietowe niemalże co noc następowały, on był jeszcze odsłonięty. Dzisiaj jest przykryty. No, chcieliby, władze Mikołajewa chciałyby go uchronić dla potomnych. I życie w mieście powoli wraca do normy. To znaczy ono w tej chwili tak na pozór, jeżeli spojrzeć na ulice tego miasta, na sklepy, no, niczym nie jest zakłócone, tak jakby tutaj wojny nie było. 4 poprzednie noce były spokojne, no niestety w ciągu ostatniej o pierwszej w nocy miasto wstrząsnęły 3 detonacje, rakiety S-300 wystrzelone z Chersońszczyzny trafiły w jeden dom mieszkalny i w takich okolicach Mikołajewa, nie w samym centrum, całe szczęście. Ale ludzie zdają sobie nic z tego nie robić, bo tutaj naprawdę życie wróciło. Oczywiście jest, tych ludzi należy wspierać, jest pomoc humanitarna w dość szerokim zakresie przez władze i organizacje charytatywne prowadzona. Jeżdżą tramwaje, jeżdżą trolejbusy. Oczywiście ludziom doskwiera ta niedogodność w postaci braku wody pitnej w kranach, bo od początku wojny tutaj w kranach jest słona woda, a słodka, taka zdatna do picia, jest rozłożona w różnych punktach miasta. Ale widać, że tych ludzi jest o wiele więcej niż 3 miesiące temu, gdy pierwszy raz przybyłem do Mikołajewa. Często tą miejscowość odwiedzam, dlatego że to jest największe miasto w pobliżu Chersonia i bardzo zainteresowany jestem postępami. Powiedz zatem właśnie, jak wyglądają te postępy, jak przebiega kontrofensywa, która miała w ostatnim czasie zwolnić? Ona zwolniła, ale to z racji, no jednak warunki pogodowe. No, tam jest bardzo ciężko z drogami, szlaki komunikacyjne, tego głównego szlaku komunikacyjnego, takiej drogi szybkiego ruchu wzdłuż wybrzeża od strony Dutcza, no nie udało się Ukraińcom jeszcze przechwycić. Ale od północy, gdzie byłem przedwczoraj i wczoraj, od kierunku Bereznochowatego, tam bardzo, ale to bardzo pracuje artyleria i ją słychać. Widać dużą koncentrację wojsk ukraińskich. Na tą chwilę się ta ofensywa zatrzymała, ale jak mi przekazał jeden z żołnierzy, oni przyobiecali na święta, te nasze są święta rzymskokatolickie, 24 grudnia się rozpoczynają. Grekokatolickie i prawosławne 2 tygodnie później, ale przyobiecali społeczeństwu ukraińskiemu odzyskać Cherson właśnie do końca roku. No może się to uda. No, oczywiście, że działania ofensywne wymagają bardzo dużego skoncentrowania na szczególnym odcinku frontu, dużych sił. No Ukraińcy, co im najbardziej doskwiera wciąż jednak, to brak wystarczający ilości uzbrojenia. A jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną, jak to wygląda w Mikołajewie? Bo wiemy, że przez te rakiety i te drony, które są wysyłane przez stronę rosyjską, często brakuje prądu, brakuje także internetu. Jak wygląda kwestia tej infrastruktury energetycznej? Tutaj Mikołajew również infrastruktura energetyczna w Mikołajewie była celem ataku. Przed tygodniem tutaj stado dronów zaatakowało, a kilka razy w ciągu ostatniego tygodnia wyłączano prąd, ale nie jest tak źle jak w obwodach centralnych kijowskim czy też charkowskim. No, większy kłopot tutaj ludzie mają jednak z wodą.
No, o tym, czy jest prąd, czy nie, to świadczą, że trolejbusy jeżdżą i tramwaje w tym mieście. Także, także raczej to miasto wraca do życia i coraz więcej ludzi tutaj powraca. Witku, a czy w rozmowach z mieszkańcami wyczuwasz taki strach przed nadchodzącą zimą? Bo mamy już wypowiedzi przedstawicieli władz ukraińskich, którzy zapowiadają, że może być chłodno, zimno, a także głodno. To znaczy, jedzenia na Ukrainie zdawałoby się nie brakuje, bo chodzę po tych sklepach, ale jednak ta sytuacja sprawiła bardzo duży problem natury społecznej. Bardzo wiele ludzi jest pozbawionych mieszkań, pozbawionych środków do życia. Dużym problemem jest tutaj ta wewnętrzna emigracja. No, a lokowanie wielu ludzi z tych terenów prądowych w innych miastach, no to i oczywiście wyposażenie ich w jakieś środki finansowe, bo oni potracili wszystko, nie mają pracy, nie mają, nie mają mieszkania, mieszkają w innych rejonach. Ja z tego co widać tutaj, ludzie mają oczywiście obawy przed nadchodzącą zimą, ale wierzą też, że ta wojna szybko się zakończy. Wierzą i znaczy radzą sobie jak mogą. Ja tutaj widzę bardzo wiele przejawów takiej solidarności międzyludzkiej. To widać na przystankach, ludzie się podwożą, nawet jak szwankuje komunikacja między miastami. Widać dzielenie się tym, co ludzie posiadają. No i organizacje humanitarne, oczywiście tej pomocy potrzeba jak najwięcej. Tylko że no, jeżeli Rosjanie uderzają w infrastrukturę energetyczną, ciepłowniczą, czyli jeżeli nie ma w kaloryferach ciepła, no trzeba dogrzewać prądem. Jeżeli tego prądu nie ma, to faktycznie sytuacja jest bardzo krytyczna, ale te wszystkie służby ratunkowe, naprawcze, ja widzę bardzo dużo ekip naprawiających sieci energetyczne. Cały czas w tej dziedzinie tutaj władze ukraińskie starają się pomimo tych zniszczeń poprawić, no, znaczy przynajmniej przywrócić funkcjonowanie po części. A to wyłączanie prądu no jest uciążliwe oczywiście. Ja byłem w sklepie, w którym nie było prądu od 12 godzin, ale właściciele wcześniej zaopatrzyli się w generator prądotwórczy, aby chociaż prąd elektryczny był w lodówkach. Tak, ludzie sobie jakoś tutaj radzą. No, znaczy na pewno te wysiłki Rosjan, aby ludziom uprzykrzyć dzisiaj na tyle, aby nastroje społeczne się tutaj odwróciły, no one nie przyniosą żadnego skutku. Tego no, możemy być pewni. Wczoraj Władimir Putin na forum klubu Wałdajskiego mówił o m.in. prowokacjach Zachodu, nie tylko na Ukrainie, także na Tajwanie. Jego zdaniem również za kryzys żywnościowy odpowiadają państwa Zachodu. Przestańcie nam przepisywać wszystko, co złe, powiedział. Obwinił też Zachód o odrzucenie rosyjskich propozycji dotyczących porządku światowego. Witku, jak to wystąpienie jest komentowane? Czy ono się odbiło głośnym echem? Znaczy, ono odbiło się echem, ale raczej niektórzy to rozumieją w kategorii takiego rosyjskiego stand-upu, bo tutaj z którymi rozmawiałem, wszystko co mówi Putin albo rozśmiesza, albo też przeraża. No, stek totalnych bzdur. Przede wszystkim, że to jest wojna NATO z Rosją, czy też Zachodu z Rosją. No, Zachód wspiera oczywiście uzbrojeniem. Uzbrojem nie darowanym, tylko kupowanym przecież przez Ukrainę. No dziwne, że miałby tego nie robić. Po prostu Rosja, jej ekspansja, bo po uknięciu Ukrainy oczywiście wszyscy spodziewają się, że te apetyty Putina, podobnie jak Hitlera przed 90 laty, nie będą zaspokojone i będzie się posuwał dalej. Natomiast no, wszyscy widzą, że no, wielką kompromitacją dla Putina i dla tego poczucia Rosjan jako nacji jest katastrofalny stan armii i to, że Ukraina niedozbrojona dzięki determinacji, dzięki motywacji swoich obrońców potrafiła nie ustępować pola, a wręcz odzyskiwać tereny przed zagarnięciem. No, stan rosyjskiej armii, czego dowodzą wiadomości z frontu, no jest katastrofalny i wszyscy zdają z tego sprawę.
Witku, chciałbym ciebie też zapytać o te irańskie drony i o ten sojusz rosyjsko-irański. Na ile uważasz, że jest to sytuacja groźna, niebezpieczna dla całego świata? To znaczy, no, zabawy Iranu z bronią jądrową są tutaj bardziej chyba niebezpieczne niż produkowanie tych dronów. Ukraińcy znajdują sposoby na skuteczne zastrzeliwanie ich. Ja sam widziałem takie mobilne grupy na pick-upach żołnierzy z jakimiś granatnikami. No, nie jestem w stanie powiedzieć, jakiego to typu były. Dowódca wojsk ukraińskich, generał Załużny, podziękował Polsce za skuteczną broń. Możemy spodziewać się, że to nasze pioruny tutaj skutecznie działają. Na Chersońszczyźnie, na Krymie i tuż no, kilkadziesiąt kilometrów stąd są Irańczycy, są takie ośrodki, gdzie te drony są wystrzeliwane salwami po 5 i Ukraińcy już o tym wiedzą. Przypuszczam, że w najbliższym czasie HIMARS-y zrobią, co potrzeba. No, te drony na samym początku, gdy tutaj przylatywały, one budziły grozę, przerażenie, ponieważ no, bardzo dużo ich dolatywało celu, ale w tej chwili skuteczność zestrzeleń to jest między 80 a 90%. Także i z tym sobie Ukraina poradzi, zwłaszcza, że zapowiedź dostarczenia bardzo dobrych środków obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej uszczelni jednak tę przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Witku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Uważaj na siebie i oczywiście wracaj do nas z najnowszymi wieściami. To był Witold Newelicz, korespondent Telewizji Republika na Ukrainie. Raz jeszcze dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. I państwu również bardzo dziękuję. To był poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Do widzenia, do zobaczenia.